Słuchaj, przechodzimy do kolejnego punktu. Punktu B. Projekt Komisji Edukacji. Bardzo bym poprosił Panią Przewodniczącą o przedstawienie. Uchwała w sprawie realizacji zadania priorytetowego na 2013. Realizacja konkursów przyjętych przedszkolnych i międzyszkolnych na terenie dzielnicy. Paragraf pierwszy. Rozdziela się środki finansowe w wysokości 6 000 zł zabezpieczone w paragrafie pierwszym punktu 22 uchwały. I w następującej kolejności. Firma sztuki koszt artystyczny z tytułu kształcących numer 4 300 zł, a to jest Polska właśnie zespół sztuk ogólnokształcących numer 12 2000 zł, ZS o numer dzieci szkolny, festiwal artystyczny 1000 zł, bitwa za talenty realizator 15 o 1000 zł, festiwal piosenki religijnej szkoła podstawowa numer 123 900 zł, i konkurs teatralno-językowy Szkoła Podstawowa nr 24 800 zł. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przepraszam bardzo, czy ktoś chciał zareagować? Proszę bardzo. Chciałem zapytać jedną rzecz. Czemu takie duże dysproporcje są? Bo takie kwoty... 2000, a to właśnie, a to Polska właśnie, co to ma być? To ma być konkurs dla dzielnicy nr 12. Związany ze świętem odzyskania niepodległości i to będzie konkurs trzyetapowy z finałowym koncertem na okoliczność 11 listopada. Będzie to konkurs plastyczny, konkurs teatralny i konkurs muzyczny. To jest impreza integracyjna w środowisku całej dzielnicy 12. To nie jest dla szkoły, tylko po prostu szkoła organizuje dla wszystkich szkół dzielnicy i przedszkoli i szkół podstawowych dzielnicy 12. Natomiast kwestia te kwoty, o takie kwoty pisały szkoły, dyrektorzy. Ja czekałam do 31 stycznia, tyle wpłynęło wniosków i tyle żeśmy mieli pieniędzy, tyle żeśmy rozdysponowali. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, wobec go poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały projektu Komisji Edukacji?